11 lat temu w Afryce Północnej zaczęła się susza. Przestały padać deszcze, zaczęło ubywać roślinności, a z każdym dniem ubytku roślinności ubywało również wody, błędne koło mechanizmu suszy. Po 3 latach w państwach dotkniętych kataklizmem rozpoczęła się arabska wiosna, której skutkiem były wybuchające od Libii po Syrię wojny. W tych wojnach śmierć poniosło dziesiątki tysięcy ludzi, a w ostatecznym efekcie do Europy przyjechało 5 milionów uchodźców z tamtego regionu. Susza, w efekcie której ci ludzie stracili domy, uprawy, bliskich, dorobki życia, miała na tamtych terenach znakomite warunki do rozwoju. Wszak ostatnie drzewa z gęsto niegdyś porośniętych brzegów basenu Morza Śródziemnego zostały wycięte jeszcze w XVI wieku. Wycięte w czasie rozkwitu naszej europejskiej cywilizacji. Te drzewa przyczyniły się walnie do rozkwitu naszej gospodarki, ale również ich brak spowodował to, że Sahara doszła do brzegów Morza Śródziemnego, stwarzając doskonałe warunki do rozwoju kataklizmów. Zmiany polityczne, które zostały zainicjowane przez brak drzew, są jeszcze do końca nieznane, ale na razie doprowadziły do powrotu nacjonalizmów w państwach Unii Europejskiej, do wzrostu ksenofobii, spadku zaufania w stosunkach międzyludzkich, a to i tak wierzchołek góry lodowej. Prawdziwe skutki suszy spowodowanej rabunkową gospodarką leśną poznamy dopiero za kolejnych kilka lub kilkanaście lat. Skutki geograficzne braku drzew odczuwamy codziennie. Smog, stepowienie, zmiany klimatyczne, niedobory słodkiej wody, efekt cieplarniany. To wszystko są efekty wycinania i późniejszego braku drzew. Dlatego zamiast wycinać, sadźmy. Zamiast niszczyć, ratujmy. Zamiast szukać winy, twórzmy życie. Dla nas samych, dla naszych bliskich, dla lepszego jutra. Sadźmy drzewa. Tropinka. Popieram Was. Adam Szyszkowski.